Kangal, wady i zalety. Po pierwsze, oczywiście, kangale to nie są psy dla wszystkich i zanim zagłębimy się w te zalety i wady, pamiętajmy, że to jest pies dosyć trudny w wychowaniu i nie każdy z nas sobie z nim poradzi. Nie każdy z nas po prostu będzie w stanie zapewnić mu na tyle naszej wiedzy, cierpliwości i czasu, żeby ten pies był taki, jak trzeba. A ten pies potrafi być naprawdę bardzo fajny. Dlatego, oczywiście, zaczynamy od zalet. Po pierwsze, to psy bardzo wierne. Bardzo lojalne, mocno wiążące się z całą rodziną, z wszystkimi opiekunami. One najczęściej wszystkich tych członków swojej rodziny traktują równo i na równi są im oddane i zrobiłyby dla nas dosłownie wszystko. Do tego to psy bardzo opiekuńcze i bardzo wrażliwe, jeśli chodzi o kontakt z nami. Musimy pamiętać, że te psy, chociaż niektórzy uważają, że one genialnie sobie radzą. Samodzielnie to są jednak psami, które potrzebują dużo naszego czasu i dużo naszej uwagi. Chociaż najczęściej te słowa z moich ust padają, kiedy mówię o innych psach, o psach do towarzystwa, to w przypadku kangala i innych podobnych tego typu psów ta potrzeba bycia z nami jest jeszcze ważniejsza, ponieważ kangal bez nas może stać się niefajnym psem. Ale jeśli uwielbiamy psy, lubimy kiedy te psy są koło nas, kangal jest ideałem. Dlatego kolejną z tych zalet można określić jako to, że uwielbiają kontakt z ludźmi. Potrzebują bardzo dużo kontaktu z człowiekiem, ale to powinna być zaleta. One nie są psami, które mogłyby być cały czas same, to nie są psy, które powinniśmy izolować. No żadnego psa nie wolno izolować, ponieważ to przepis na nieszczęście i na nieszczęśliwego psa. Bardzo inteligentne i jeśli chcemy, to potrafiące się sporo nauczyć. Oczywiście ten mit, że duże psy i małe psy, nie warto uczyć, to jest nieprawda. Kangala, jeśli potrafimy, jeśli go przekonamy, jeśli zobaczy w tym sens, to jak najbardziej możemy bardzo wielu rzeczy nauczyć. Do tego Kangal to świetny stróż. Stróż niehałaśliwy, ale tutaj uwaga, to może powiem teraz nie będę czekał na wady. Pamiętajmy na bardzo silny instynkt stróżowania, instynkt terytorialny. I to może nam przeszkadzać, ponieważ nie zawsze ten obszar, który ma pilnować, pokrywa się z tym, co my mu nakazaliśmy pilnować, i może chcieć pilnować obszar większy. No, jest do tego po prostu od pokoleń przyzwyczajony. Ale jeśli chodzi o stróża, to jest w tym bardzo, bardzo fajny. Dobrze dogaduje się ze zwierzętami, oczywiście poza psami, zwłaszcza tego z tej samej płci. Kangal to też pies jest spokojny i zrównoważony. I właśnie w takim domu najlepiej się czuje. W takim spokojnym, zrównoważonym domu tam się odnajduje najfajniej. W odpowiedni sposób wychowany kangal nie będzie przejawiał agresji, nie będzie jakiś bardzo aktywny, niecierpliwy. Top jest spokojny, zrównoważony, z taką godnością, można powiedzieć, podchodzący do wszystkiego, co go otacza. Do tego są to psy bardzo zdrowe i bardzo odporne. I na warunki klimatyczne... Atmosferyczne to im nic nie przeszkadza, czy to upał, czy zimno. Do tego, co ciekawe, jak na swoje bardzo duże rozmiary, są to psy dosyć długowieczne. One naprawdę, jak na psa, który potrafi ważyć 70 kg, potrafi żyć nawet 13-14 lat, co raczej tak często się nie zdarza. Do tego oczywiście pielęgnacja też jest prosta, nie jest czymś, co będzie nam sprawiało problemy. Powiedzieliśmy zalety, może teraz kilka wad. Pamiętajmy jak zawsze, że te wady to są wady w większości będące po prostu cechami tego psa i nie powinniśmy w żadnym wypadku ich traktować jako wady. Tylko, że po prostu ten pies taki jest. Na przykład taka jak to, że ten pies jest duży. 71-85 cm, 40-70 kg. I. Suczki są widocznie mniejsze niż samce. Ale oczywiście dla wielu będzie to wada. No ale kto wybiera psa tych rozmiarów i traktuje to jako wadę? No i podobnie jest z innymi tak zwanymi wadami. Po pierwsze, wychowanie. Wychowanie i prowadzenie nie jest proste. Tak jak wspomniałem, nie każdy da sobie radę, nie każdy będzie w stanie zapewnić mu odpowiednią ilość Czasu i swojej wiedzy, konsekwencji, żeby po prostu wychować kangala na psa takiego, jakim powinien być. Ponieważ kangal w odpowiedni sposób wychowany będzie psem naprawdę bezproblemowym, a w nieodpowiednich rękach może być po prostu niebezpieczny albo nie taki, jak trzeba. Kolejna rzecz to to, co wspomniałem że może być troszkę zbyt gorliwy w pilnowaniu. Ta jego chęć pilnowania, instynkt stróżowania jest bardzo, bardzo mocny. I to niekiedy może sprawiać problemy, to może niekiedy powodować, że pojawiają się jakieś problemy. Do tego lubi przestrzeń. Przestrzeń, którą nie zawsze jesteśmy w stanie mu zapewnić, mieszkając na przykład w mieście w bloku w małym mieszkaniu, to jednak psy, które wolą większe przestrzenie. Dom z dużym ogrodem, tak, żeby po prostu nawet te długie spacery mogą nie zapewnić mu tego, co potrzebuje, tej otwartej przestrzeni. Do tego, to co wspomniałem, potrzebują dużo czasu z nami, dużo naszej uwagi, no, ale oczywiście to nigdy nie powinna być wada. Kolejną wadą jest to, że źle dogadują się najczęściej z obcymi psami. Oczywiście tu, jak zawsze, potrzebna socjalizacja. Jeśli ta socjalizacja jest przeprowadzona w odpowiedni sposób, to po prostu na inne obce psy będą obojętne, nie będą wszczynały konfliktów, ale jeśli zostaną zaczepione, zaatakowane, no to kangal się nigdy nie cofnie. I naprawdę jest niewiele psów, które mogą w jakiś łatwy sposób się z nim mierzyć. Kolejna rzecz. Trzeba z nim naprawdę delikatnie postępować. To ma być współpraca, nigdy zmuszanie go do czegoś. Ponieważ kiedy będziemy chcieli kangala i całą masę innych psów do czegoś zmusić, Efekt, jak zawsze, jest odwrotny od zamierzonego. My mamy go przekonać, mamy go zmotywować, on musi widzieć w czymś sens, wtedy jak najbardziej zrobi dla nas wszystko. Dosłownie wszystko, w każdej chwili. Ale kiedy będziemy go zmuszać, kiedy nie będziemy delikatni, kiedy będziemy krzyczeć, czy w ogóle zachowywać się tak, jak nie powinno się nigdy z żywą istotą, wtedy pojawiają się spore problemy. Ten pies może się w sobie zamknąć i po prostu ten kontakt z nim, nie będzie taki, jaki trzeba. Kolejną wadą dla wielu będzie to, że te psy posiadają dużą niezależność, sporą nieufność i może to niektórym przeszkadzać. Chociaż właściwie tak jak powiedziałem, nie powinno. No i wspomniane oczywiście dosyć duży terytorializm. One jednak to powierzone im miejsce do pilnowania traktują bardzo, bardzo serio, śmiertelnie serio, i musimy pamiętać, żeby Nauczyć je i zapewnić im takie warunki, żeby ten silny terytorializm nie doprowadził kiedyś do czegoś niefajnego. Więc jak widać, rysuje nam się obraz psa bardzo fajnego, ale potrzebującego odpowiedniego opiekuna. W rękach, w odpowiednich rękach, ten pies będzie, jak to niektórzy mówią, ideałem. Ale po pierwsze, czy jesteś w stanie go wychować, czy masz dla niego czas i czy po prostu jesteś w stanie. Wychowywać go i prowadzić w ten sposób, żeby ten kangal nie miał wad, tylko same zalet. Jeśli tak, to jak najbardziej kangal będzie świetnym wyborem. Dziękuję za uwagę, dziękuję za komentarze. Jeśli możesz, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, publikuj, poleć, pokaż znajomym, żeby ten materiał i inne materiały dotarły jak najszerzej. Spójrz na inne kanały, linki są w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.